Dobra, kochani, mój mikrofon działa. To jest kondenser mikrofon. On jest studyjny i dobrze nagrywa dźwięk. Na szczęście teraz jestem w dobrej odległości. Dzisiaj wam ukażę parę ciekawych narzędzi. Nie wiem, ile osób je używało. Kontrolem, jak użyjecie w MultiCut, to możecie z Edge Slide dać. To znaczy Edge lub krawędź dodać. Kiedyś Autodesk Maya nie miała narzędzia Edge Slide. Ale jak dacie, klikniecie postać, a nie, to nie tu. Selection Transform Constraint to będzie Edge Slide. Możecie ślizgać krawędzi na bryle. Zaczekajcie chwilę, bo muszę sprawdzić, czy w przypadku punktu to działa. Transform Constraint Edge Slide. Kiedyś w tym programie tego nie było. Dodatkowo, jak klikniecie D klawisz, to możecie edytować oś. I z powrotem klikacie D klawisz. W 3D Maxie to inaczej to się robi. To jest dosyć dobre, bo możecie po swojemu oś pivot edytować. Druga rzecz, wam okaże, że możecie krzywą malować na obiekcie cierpliwości. Gdzieś to się włączało. Make deselected object light. Ok. I teraz tworzymy sobie Curve Tools. CV Curve Tool, tak wymawiają Amerykanie. I możemy krzywą malować na bryle. W 3D Maxie ta opcja nazywa się Auto Grid. Mówię wam, bo teraz mi działa mikrofon. Używam kondenser mikrofony firma TGI USB wersję. W sumie teraz nie jest tak źle. Jakbym chciał teraz odznaczyć, też obiekt nie będzie aktywny. To w sumie mogę zamknąć, ale ponieważ jest tu możliwość... Aha, właśnie tutaj close, gdy można krzywą zamknąć. Curve, on close. Aha, tutaj jest, tutaj parę rzeczy mógłbym zmienić, ale one są tutaj tak jakby zablokowane tutaj i nie wiem czemu. Control vertex. I ktoś mógłby na przykład z was wytłoczyć kształt okna. To byłoby na razie na tyle. Dziękuję za uwagę. Szymek Warunek, Autodesk Maya 2016. Modelowanie domu, Edge Slide i Make Object Live. Rysowanie krzywy na obiekcie. Pamiętajcie, ta opcja, bo mi się przypomniało. Dziękuję za uwagę. Na razie.